tylko architektury gdyńskiej, gdyńskiego modernizmu, ale to jest też symbol przedsiębiorczości gdyńskiej. To jest miejsce znane chyba wielu mieszkańcom Trójmiasta, ale także i Polski. Miejsce, które świadczyło o gospodarczej, no można powiedzieć w pewnym momencie również potędze morskiej Polski, ale także o dzisiejszej przedsiębiorczej Gdyni. Którym chcemy pokazać w Gdyni po raz kolejny, że o wielu rzeczach się dyskutuje, o wielu rzeczach można prowadzić spory, ale też można pokazać, że można rzeczy trudne realizować skutecznie. W tym miejscu pokazujemy ideę i realizujemy ideę punktu, w którym w jednym miejscu można zarejestrować działalność gospodarczą, w której osoba, która pragnie rozpocząć tą działalność, uzyska nie tylko możliwość jej rejestracji, ale pomoc, wsparcie, doradztwo. Dotyczy to także bardzo szczególnej kategorii osób, którą chcemy otoczyć opieką, osób niepełnosprawnych. Jest to możliwe dzięki mądremu współdziałaniu. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bardzo ważnemu partnerowi w naszym projekcie. Pani dyrektor, która na co dzień z nami tutaj współpracuje, chciałbym serdecznie podziękować obu urzędom skarbowym, obu paniom, które na co dzień kierują urzędami skarbowymi, które otworzyły się na tę ideę, Urzędowi Statystycznemu, bo to zespolenie wszystkich tych instytucji w jednym miejscu, wspólnie z Urzędem Miasta, daje szansę na realizację tego projektu. Jak Państwo wiecie i jak wprowadził nas Pan Piotr Świąt, to miejsce bardzo szczególne. One uosabiało morską potęgę Polski i też pozycję na mapie gospodarczej Gdyni w naszym kraju. Dzisiaj chcemy pokazać, że świat się zmienia i choć łezka się wokół kręci, bo każdy z nas chciałby, bo Polska była potęgą na morzu, ale życie nie znosi próżni. Gdynianie pokazywali już wielokrotnie, że potrafią bardzo skutecznie radzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Gdy dzisiaj patrzymy na statystyki, patrzymy na sumę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, patrzymy na jeden z najniższych w Polsce wskaźników bezrobocia, to w olbrzymiej części to miara przedsiębiorczości mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj średnia statystyczna, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość w naszym kraju, w Gdyni, jest dwukrotnie wyższa niż średnia w kraju. Jest to także efektem działań konsekwentnie realizowanych przez samorząd miasta Gdyni. To programy, które budowaliśmy bardzo konsekwentnie przez lata. Program Gdyński Biznes Plan, cały projekt związany z Parkiem Naukowo-Technologicznym, Miasteczko Zawodów, Fundacja Gospodarcza ze swoimi projektami i wreszcie Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. To działania, które bardzo konsekwentnie realizowane każdego dnia dają realne wsparcie podmiotom gospodarczym, tym, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą i potem z sukcesem ją w Gdyni realizują. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym partnerom. To naprawdę fantastyczne doświadczenie, które pokazuje, że można zespalać administrację, że można wspólnie realizować ważne cele i zadania. Jestem przekonany, że to miejsce udowodni, że rzeczy niemożliwe stają się realne. Choćby w takich miejscach jak Gdyni. Aż 99% to są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają tylko do 100 osób. 1% to są przedsiębiorcy powyżej 100, czyli 100 pracowników. To oznacza, że mamy coraz więcej przedsiębiorczych ludzi, którzy się decydują na własną aktywność. Trzeba stworzyć im warunki. Oni nie zasługują na to, żeby państwo ich wysyłało od urzędu do urzędu. Trzeba integrować rejestry publiczne, ale urzędy to ludzie. Dlatego współpraca międzyinstytucjonalna, informatyczna jest to warunek, żeby ci ludzie korzystali z swoich praw, żeby się rozwijała przedsiębiorstwo, bo oni płacą podatki, płacą też składki. Płacenie składek jest szczególnie ważne w nowym systemie emerytalnym, bo one wpływają na naszą emeryturę. System zdefiniowanej składki mówi tyle, że ile mam na koncie, to tyle mam emerytury. Wobec powyższego, ciesząc się tutaj, chciałem zadeklarować, że ZUS będzie zawsze przyjazny. To jest możliwe nie tylko dzięki postawie ludzi, ale też dzięki postępowi elektronicznemu i technologii. Mamy kompleksowy system informatyczny, który pozwala w dowolnym miejscu to realizować. Dzisiaj jesteśmy tutaj, mamy swoją końcówkę elektroniczną. W ciągu roku będziemy już mieli nową platformę usług elektronicznych. W roku 2012 przyjdą tutaj złożyć dokumenty, raz się uwiarygodnią, a potem wszystkie dokumenty, nie tylko dla dużego pańka, ale dla małego, będą obywatele mogli i płatnicy składać
formie elektronicznej, czyli jesteśmy bliżej ludzi, zarówno w formie osobowej, jak i w formie elektronicznej. Dziękuję panu prezydentowi za zaproszenie ZUS-u do tego partnerstwa i mam przyjemność powiedzieć, że właśnie to jest pierwszy przykład tego, jak instytucje publiczne mogą służyć obywatelom. Dziękuję pięknie. Przysłał pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Pozwolą państwo, że ten list teraz odczytam. Szanowny panie prezydencie, z okazji otwarcia siedziby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości proszę o przyjęcie składanych w imieniu władz Krajowej Izby Gospodarczej oraz moim własnym najserdeczniejszych gratulacji oraz życzeń wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnego kroku realizowanego z powodzeniem programu Przedsiębiorcza Gdynia. Skuteczna działalność ustabilizowanej od wielu lat władzy lokalnej z panem prezydentem na czele sprzyja harmonijnemu rozwojowi przedsiębiorczości Gdyni, czego najlepszym dowodem jest ponowne zajęcie przez Gdynię pierwszego miejsca w kategorii miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców w zeszłorocznym rankingu magazynu Forbes, m.in. dzięki największej liczbie nowych spółek, jak również pierwszego miejsca w kategorii co wybiera zagranica. Imponujące osiągnięcia Gdyni mogą stanowić godne naśladowania przykład dla innych polskich miast. Jestem głęboko przekonany, że władze lokalne wraz z panem prezydentem w dalszym ciągu będą skutecznym promotorem i dynamicznym uczestnikiem procesu wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości Gdyni, tak potrzebnej na konkurencyjnym, jednolitym rynku Unii Europejskiej. Raz jeszcze proszę, panie prezydencie, o przyjęcie naszych serdecznych gratulacji oraz życzeń owocnego funkcjonowania Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Z poważaniem, Andrzej Arendarski.